Rzuciłeś w Nie, no po prostu podszedłem, bo on siedział bardzo blisko i, i klęknąłem. Pacnę go mikrofonem, miałem taką sekundę refleksji i pomyślałem, kurwa, za mało. I on wtedy patrzy na mnie i mówi: Ej, dobra, przepraszam, nie? On tak powiedział? Tak, tak. A ja mówię, no Teraz za późno, nie? Ludzie nie rozumieją, że to są żarty. Bardzo często. Staram się patrzeć, kto, jak się bawi, i jeżeli mhm. widzę, że ktoś się czuje dobrze i jakby czuje się komfortowo. No to wiem, że jest otwarty, no, na jakieś takie, takie, takie personalne żarty, nie? Tą intencją pierwszą, takiego, taką domyślną stand nie jest to, żeby sprawić przykrość, tylko żeby rozśmieszyć. To jest jakaś moja praca jak ktoś, no teraz w Poznaniu, słuchaj, w przerwie wzywaliśmy grupę interwencyjną, ochronę i trzeba było 15 osób wyprosić, nie? I wychodzą, wiesz, koleś kompletnie na prutynie. Już, już wyszedł, już prawie wyciąga nagle bilet za pazuchy i mówi do mnie ale chociaż autograf. <laughs> nie porozmawiam w ogóle z sobą na żaden poważny temat. Ty jesteś taki normalnie? pestka no, siódz. Czy... Ten z chmielem, bez chmielu? Bez chmielu. Bez chmielu to jest. W sensie, nie, czekaj, bez alkoholu. A bez alkoholu. To ale chmiel po jest goryczka taka. Dobra, to z chmielem, tak, bo chmiel mi się od razu, kojarzy, wiesz. Z chlaniem. Tak, 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 tak. I nie pijesz, bo. Trawaj. E, 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 no tak, nie, no bo wiesz, bo słuchaj, było tak, że jak piłem, no, to, to niekoniecznie z jakimś takim umiarem. <noise> Nieko niekoniecznie z niekoniecznie, umiarem. No. no to nie była sytuacja, że siedzimy ja i chłopaki Wiesz, że ja piję dwie lampki wina, jestem trochę tipsy język mi się delikatnie rozplątają Mówię, panowie wybaczą, ale, ale czas na mnie Nie chcę jakiejś gafy towarzyskiej popełnić Dlatego będę... No to nie byłem ja, nie? To Nie byłem ja, nie? <noise> nie, byłem ja, nie. A co robiłeś? Stary. Przede wszystkim, to już na początku stawiałem, no, jak, jak najbardziej wszystkim, nie? Wszystkim, żeby, żeby potem była presja na nich, żeby to stawiali? Tak. Dlaczego? No, dlatego, że już miałem gwarancję, że się na pierdole. Wiesz, o co chodzi. Nie chodziło o pieniądze, tylko. Ja rozumiem. Kup... Tylko preteksty, jakby. A nie mogłeś sobie kupować? No ale to by znaczyło, że miałem problem, nie? <grym z nimi> a, a tak, miałem problem ze sprytem. <grym z nimi> a, a, a nie z alkoholem, nie? Słuchaj, nie minęła... Dwie minuty nie minęły, ja się popłakałem ze śmiechu, tak więc... Dobrze. Na to liczyłem. Pojutrze po, po trasa to jest, wiesz, dobry omen. <grym z nimi> Okej, okay, dobry omen. Zacznę tylko, moi drodzy... <grym z nimi> Moim gościem jest. Mój gościem... Zdrowie. Bo już oglądali, wiesz, jeszcze. Yy, widziałeś yy, yy, pianową historię? Drunk history? Jak celebrytów yy, da, da, dają mu WD, da i oni mają opowiedzieć jakieś tam przypowiadki z historii. Tak. I pod to później, jak oni to opowiadają, ze swoimi w ogóle, wiesz, najebanym językiem i yy, kurwami i takimi rzeczami, aktorzy grają, i ruszają ustami pod to, jak okay. oni to opowiadają, nie? Ja, ja, ja coś, coś widziałem. Wiem, że gdzieś tam jacyś stand byli, też takie osoby bardziej Możliwe. znane. Tak, no, tak jest no. po prostu celebryci generalnie, mm -hmm. no powiedzmy. I oglądaliśmy to, się śmiałem z tego i e, przypomniało mi się, by tam koleś nie mógł zacząć. <noise> Okej. <Okay. głosy> I dlatego, okay. ja, nie ważę. Na sam początek tylko ogłoszenie parafialne. Chciałem podziękować Paradox Media, które ogarnęło mi sprzęty, a to jest super dom produkcyjny. Tak więc polecam. Dziękuję im serdecznie, obczajajcie ich koniecznie. Link jest w opisie odcinka. I chciałem podziękować też wspierającemu tenże odcinek e, Ziomeczkowi mojemu, e, który te ciuchy robi zanobiste. A robi dziary. Chłopiec jest tatuatorem i stwierdził, że będzie robił swoje z polinezyjskim, bo on polinezyjski robi tatuaże. Robi swoje te i właśnie takie ciuszki robi, więc e, dziękuję. Ciekawe. Tak jest. Ja, ja, ja no. bym chciał rodzicom. Co? Podziękować? Tak. Tak jest okazja, nie? Dobra. No, to dziękuję. A będą słuchali tego? Stary, nie wiem. <laughs> znaczy, nie wiesz, czy im powiesz? <laughs> no. No jest szansa, że, że będą słuchać, no aczkolwiek z drugiej strony jest też szansa, że, że nie. A przychodzą twoi rodzice na twoje występy? Zdarza się. Bo skąd jesteś z Warszawy oryginalnie? Jestem z Poznania. Okay. Właściwie nie aż tak oryginalnie nawet, bo ja się przeprowadziłem jak trzy e, lata. W sensie, rodzice się przyrodzili, jak ja miałem 3 lata. Ja miałem 3 lata, wyjechałem, wiesz, zarobiłem pierwszy pieniądz. Jebać ten Poznań, wypierdalam. Nie, 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 z Subcy do Poznania się wyprowadziłem, jak miałem 3 lata. Aha, okej. Okay. Tak. Skąd? skąd? Subcy. <noise> masz, masz wylew? <noise> nie, 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 z Subca. A, ze Subca. Subca, to jest Konin-Września. ok no ale to tak. jest tam koło Poznania. na no, 60 kilometrów, nie? No, to... Tak. No i no i wiesz, i całe powiedzmy, do którego do 30 roku życia w Poznaniu, no i tak. Jakoś ostatni dzwonek do Warszawy, nie? Jednak tu. no Więcej się dzieje. Więcej się dzieje, a też wiesz, co się mam powiedzieć? No jaki, jaki mógł być powód, wiesz? Nie? <noise> nie by... Jaki? No kobieta. Okej. Okay. Tak. No. Okej. Okay. warszawianka. Z Mazur. No, no ale nie z Mazur, dziewczyna, wiesz, nie? Ale tutaj. Dobrze, nie chłop. Nie, no dobrze, że nie chłop z Mazur. No ale z drugiej strony wiesz, dla chłopa bym się nie wyprowadził, nie? A z drugiej strony może z chłopem wiesz, by, by lepiej się skończyło. Słuchaj, czy jest i ciepło? Nie. Ale poważnie, wszystko bo wszystko jest tak. mi kurwa gorąco jest włączona klima i chciałem go poprosić, żeby włączył klima, bo mi się... Aha, ja, 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 nie, no, ja, można. Ja, 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 nie, no nie, można... Nie, dobra, nie, okej, 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 teraz już <laughs> <laughs> bo Myślałem, że może chcesz, żebym się rozbierał, <laughs> tak to... Okej, <okay>. taki wstępny. <laughs> Eee, wstępnie, wiesz, no, wiesz, podobno się że trzeba kurwi, żeby zrobić karierę. No, ja nigdy nie myślałem, że to tak dosłowne, ale eee, jest, 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 mi ciepło. Można, można faktycznie, można faktycznie. O kurwa. Włączyć Klimę, nie. Czy co tam nie? Inaczej, inaczej. Jak się masz rozbierać, to włączmy. Klimę. klimę. Nie, nie będę się rozbierał. Aha. Ale po prostu jest mi gorąco, dlatego tego, włączona już. jest. Włączone, Dobra. Jest. Dobra. Chciałbym, żeby ewentualnie tylko Wojtek, który nagrywa, się rozebrał. Bo chciałbym rzucić sobie takie wyzwanie towarzyskie, że bym tam latał z gołym dydem, a ja i tak bym wiesz, był skupiony. To musi być koleś, bo przy kobiecie nie damy rady, nie? To... A z kolei to jest. To może właśnie będzie łatwiej. Wtedy, wiesz. E, no może tak, nie? <laughs> Minuta ta siódma, pestka płacze po raz drugi. <laughs> o kurwa. Nie wiem, ile tam trzeba, ile razy Jezus upadł, ale. Trzy? Obstawiam, <laughs> że trzy. Nie wiem, to nie wiem. Trzy. trzy to jest taka liczba, wiesz? Akurat. <laughs> tak, aha, no. Nie no, no to tak musiało być w takim razie. <laughs> to brzmi jak z Biblii. Tak. <laughs> Tutaj ja nie porozmawiam w ogóle z sobą na żaden poważny temat. Ty jesteś taki normalnie? Nie wiem, ciężko ciężko jakby czy, mi powiedzieć, jaki jest czy na jak normalnie. Czy jak włączyć nagrywanie, to wiesz, a. włączył się Michał, z <grym> -er. Nie, no chyba chyba, chyba normalnie. Ale, ale też jestem, jakby wiesz, inny normalnie. No to tak ciężko stwierdzić. Ciężko stwierdzić? No, bo wiesz, raz, raz taki, raz taki, nie? to. Co ci mam Widzisz, To jest kurwa hydrozagadka w ogóle. No? Ale trochę taki jest. Na jakbyś tak. zapytał kogoś, czy jest nas to wkurwiony? No nie, no czasami. nie? Wiesz. A wiesz, to, co to mnie totalnie, yy, tym to muszę kudos pełen oddać. Kudos? Kudos, no. O, chuj. Uznanie. O, wow. No. W sensie, co mi bardzo zaimponowało w twoich występach, nie widziałem go na żywo żadnego, co prawda, ale gdzieś sobie oglądałem, to jest to, że ty masz bardzo szybką ripostę. Jakby ty robisz taki klasyczny stand-up, jak dla mnie, taki właśnie wiesz, gdzie jest ta interakcja z publicznością i jedziesz tam ich jak szmaty po prostu. E... Chciałem się wyprzedzić, ale no, czasem trochę tak jest. Bardzo szybko reagujesz. Ja, dla, dla mnie to jest ekstra y, bardzo imponujące to jest. O. Super, dziękuję. Mi o to słyszeć. Ale wychodzisz na scenę z założeniem, że o, tego typa widzę, to no, on widać kurwa, będzie z niego beka. I już wiesz, czy, y, czy po prostu wychodzisz i totalnie flow. Flow, no czasem jest ktoś taki, że mówię, nie, no nie, no nie. No nie, no to już jest wiesz, nie jesteś za nie blisko. Nie za, nie tak, jesteś za blisko i za dziwnie wyglądasz, nie? Ale zasadniczo to jest trochę raczej tak, że gdzieś tam staram się patrzeć, kto, jak się bawi, i jeżeli mhm. widzę, że ktoś się czuje dobrze, i jakby czuje się komfortowo, no to wiem, że jest otwarty. No, na jakieś takie, takie, takie personalne żarty, nie? Jest po prostu duża szansa, że można mu powiedzieć różne rzeczy i będzie rozumiał, że to jest w konwencji zabawy. No i nie będzie brał tego uh -huh. a, do siebie, nie? Oczywiście, przestrzegając, że wiesz, z pewnych rzeczy można żartować, z pewnych jakby. Jakby nie. nie. Przepraszam, z czego nie można żartować, bo. No, może tak wiesz, bardziej na przykład, znaczy, można ze wszystkiego, ale. Może trochę inaczej do kobiety, może trochę inaczej do mężczyzny. Co innego, jeżeli jest grupa razem kolesi, mm -hmm. co innego, jeżeli jest grupa razem kobiet, co innego, jeżeli to jest para, co innego, jeżeli to jest starsza para, wiesz. No tak, a miałeś sytuację, że ktoś ci przypierdolić chciał normalnie? Tak. <laughs> Pół sekundy się nie zawahałeś w ogóle, żeby się zastanowić. <laughs> tak, nie, no miałem <laughs> też sytuację, że jakby... Ja leciałem na kogoś, nie? I, i jakby menadżer nie powstrzymał. To e... jest coś, coś chyba o czymś opowiadałeś nawet w jakimś. w podcastach, że tam typa uderzyłem mikrofonem. O, Też tak, tak. była sytuacja, że to właśnie wtedy była wzywana ochrona, żeby mnie odwieźć jakby do, do domu, no bo oni czekali i chcieli gdzieś tam pobić pod tym lokalem, nie? Aha. A zajmowałeś ty normalnie mikrofonem. Tak. Co on takiego powiedział? Już nie pamiętam. <głos> <głos> nie wiem, no słuchaj, no był jakiś skrajnie wkurwiający, nie? A, okay. a, a ja byłem jakiś taki chyba skrajnie nieprofesjonalny. <noise> i, słuchaj, no te dwie, jakby, jak to się mówi, granice spektrum czy, czy, czy końce spektrum się y, złączyły, no powstała taka sytuacja, nie? Bardzo dyplomatycznie, okej. Okay. Tak, no wiesz, no to kurde, to nie jest tak, że on nie zasłużył i też nie jest tak, że ja mogłem to zrobić. No tak. Rozumiem, że co chodzi. No bo wiadomo, że ja nie powinienem tego zrobić Nawet z drugiej strony <laughs> czy koleś nie był frajerem. No no by. A już wiem teraz by, co, ja by, to by. widziałem, chyba, <laughs> chyba z jakiegoś podcastu coś coś widziałem. Bo ja w ogóle wrzuciłem słuchaj TikToka. Mhm. Jak go uderzam, tak? Tak, bo <laughs> A co ty wrzuciłeś rzuciłeś w niego mikrofonem czy nie no, ja mikrofonem blisko? no. Rzuciłeś w niego? Nie, no po prostu podszedłem, bo on siedział bardzo blisko i, i klęknąłem. patrzyłem go mikrofonem. Miałem taką sekundę refleksji i pomyślałem: Kurwa, za mało. Wziąłem mu Wziąłem mu browara jego i wylałem na niego, nie? I on wtedy patrzy na mnie i mówi: Ej, dobra, przepraszam, nie? On tak powiedział? Tak, tak. A ja mówię, no teraz za późno, nie? <śmiech> <śmiech> za późno, nie? I, i. Słuchaj, no oh. i potem jeszcze była sytuacja, wiesz. No ja obejrzałem to nagranie, a ja mam kamerę na siebie i na publiczność, nie? No. Dwie, z dwoma jeżdżę. No i zacząłem, że on był idealnie w kadrze, nie? <grymne> I, po, I normalnie TikToka nagrałeś tego? Tak, koleżanka <grymne> wtedy mi przesłała, bo jakiś taki TikTok z, z, z podkładem Oh no, no no, no" coś takiego, nie? Mm -hmm. A, wiem, który, wiem, wiem. Tak, wiem. taki tam tam Morawiecki chyba, chyba, chyba się pomylił i czy tam jakiś polityk i powiedział po zamiast cokolwiek, nie? Oh no, no no, tam mm -hmm. nie powinno śpiewać. I on wie, kurde, no jak wrzucę to i tą muzyczkę... No to, to będzie zabawne. Goto gotowe. Gotowe, nie? Okazało się, że nie. Nie było zabawne? Nie było zabawne w ogóle. Nie było, nie było zabawne, stary. Ale co, jakby ludzie, ludzie hejt w ogóle. Yy, zarzucili, czy co? Tak, 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 tak. Jakby w dwie strony, nie? Albo, albo na mnie, albo na tego kolesia, nie? Że w sensie, że albo powinienem mu mocniej, nie? Albo, że ja powinienem się zamknąć w psychiatryku, nie? Naprawdę? Tak, jakby te dwie opcje, nie? W tym też jakby... Nawet stand-uperzy, nie? Bardzo, bardzo gdzieś tam mocno, że to jest... Mi komentowali, po że chodźcie złe... Tak, tak, tak. Że tak, przesadziłeś. Tak. No, nawet, że przesadziłem, no, że... że, że Może tylko prostu... nie masz telewizji swojego programu. Źle się dzieje. Dlaczego nie mam w telewizji? Dlatego? Nie, nie dlatego, nie. <głos> Dlaczego? <głos> nie, no, stary, telewizja w Polsce to jest kpina, stary. To jest... Kpina, nie? A da się tego wyżyć? <noise> da się. Da da się tak powinieneś się w ogóle czuć doceniony, że robię coś za darmo. Wow. <laughs> dobrze. Nie, no słuchaj, da się wyżyć, da się, da się, da się dobrze wyżyć tych osób. Mówię, że w Polsce kabarety są bardzo popularne, ale stand-up to jest bardzo świeży, tak naprawdę temat mi się wydaje. Kurde, znaczy, wydaje mi się, że wciąż świeże, ale to już nie jest, to, 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 to wiesz, ta pierwsza bryza, nie? No nie. No, że ta fala już kurde trochę, e, trochę, trochę ona się zbierała i jest dość taka wysoka. Ale tej kultury nie było takich wieżek w Stanach, jest kultura. Kultury nie ma stand-upu. Stand po prostu, kultury. nie? Wiesz, że tam są open mic'i i to wszystko na poważnie ludzie biorą i tak dalej, nie? E, no, tworzy się, wiesz, tworzy się. To jest tych open miców, nie wiem, w Warszawie dużo. Mhm. Tak, tak, tak. No też jest dużo więcej osób, które próbuje gdzieś tam niż na przykład 7-8 lat temu, jak ja takie, wiesz, miałem początki powiedzmy, nie? Ale tak, no na pewno da się z tego wyżyć. Słuchaj, no jest jakaś tam grupa, no nie wiem ile osób, które żyją po prostu na poziomie, który śmiałbym określić jako rewelacyjne. Mhm. Wydaje mi się, że jest dużo osób, wiesz, mojego pokroju, które żyje na poziomie przyzwoitym, bo rewelacyjnym go nazwać to... Za dużo, aczkolwiek wydaje mi się, że też wiesz. Ja jestem daleki od narzekań i, i te osoby na pewno, na pewno tych stand-uperów, którzy, którzy się z tego utrzymują w tym kraju, trochę jest. I też ta branża przykład... się zmienia, te stawki wiesz, też są inne. Fajnie, że jest, fajnie, że to jest tyle różnorodne, że to nie jest tak, jak że wiesz, że jest jedna osoba, która. No wiadomo, są ci bardziej popularni i mniej. Tak, ale na przykład nie zauważyłem. Czyli nie wiem dokładnie, jak wygląda format na przykład tego Please Stand Up, ale zakładam, że to jest takie trochę, jak, jak chodziłem w Stanach na, na, na stand-upy, to, to tam było tak, że masz show, to jest kilka występów, to nie jest, że idziesz na jedną osobę, rzadko kiedy, tylko to w tych, tych klubach komediowych było zawsze, wiesz, kilka występów. Różnych, no różnie nie? jest, nie? No bo tam też troszkę chyba inaczej to wygląda w klubach komediowych w szczególności, mhm. Że właśnie to jest taki showcase, że tych komików jest paru i dokładnie tak jak mówisz, 10, 20 minut. I też z tego co ja wiem, ja nie mam pojęcia, ale tak mi się wydaje, że trochę to tam inaczej wygląda pod tym kątem, że, że wielu komików żyje w tym mieście i występuje w tym mieście. I, i, i po prostu robi ten swój 20-minutowy set przez ile dni w miesiącu, ileś razy w ciągu dnia. I wydaje mi się, że tak, tak to funkcjonuje tam i nawet na zachodzie, że że komik, który już jeździ, mhm. to już jest grubo. U nas mhm. każdy komik jeździ. Tylko, że my mieszkamy na zadupiu w porównaniu ze Stanami. Jakby. W sensie, no, chodzi mi o wielkość tak. i w ogóle możliwości populacji, która to odbierze zwyczajnie. No, 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 no tak, no to <laughs> miasto, wiesz, te miasta są tak duże, że tam po prostu możesz robić set, minut trzy razy w ciągu dnia przez ileś dni w miesiącu no. i... A, a raczej jest tak, że jeżeli jesteś naprawdę popularny, to dopiero zaczynasz jeździć, mhm. no i w tym momencie już nie grasz klubów komediowych. Tylko masz specjale i taki tam... Teatry, mhm, nie? A mhm, u nas, mhm. wiesz, no... Warszawa jest najbliżej tego, ale, ale no nie ma jeszcze czegoś takiego. Taki oglądałem też... Yy, francuski jest serial na Netflixie o właśnie stand-uperach. Super, w ogóle gdzieś akcja dzieje w Paryżu. Mhm. I tam to jest właśnie tak pokazane, że oni... W Paryżu mieszkają, że oni oni w Paryżu to robią i, i to są już profesjonalni komicy, którzy zarabiają, ale jak ruszyć w trasę, to jest ten kolejny etap okay. dla nich. A u nas po prostu, no byle, byle wiesz, cieć szuszwol e, jedzie w trasę. No. <grym> A jest jakiś taki hejt i w ogóle duża konkurencja właśnie, no bo zasadniczo, teoretycznie próg wejścia jest niski, tak? No żaden, 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 wiesz, żaden jeżdżenia w trasę i tak jak powiedziałem, no każdy kurde może jechać, też wiesz, zaczynaj mieć trasę jako, jako nikt, teraz już jestem też nikt, ale przez większe N, wiesz o co chodzi, tak bym już czuł. The N-word. Tak, okej. Okay. No kurde, no próg wejścia jest za, żaden, no słuchaj, no piszesz na open mic'a, dostajesz 5 minut, wchodzisz, gadasz co chcesz. Jeżeli jesteś dobry, no to gdzieś tam możesz to bójność, tak? Tak, nawet w ogóle na początku nie musisz być dobry. To jest, to jest najlepsza informacja. A mogą się śmiać i jakby nie Lecisz w sensie, możesz <noise> nawet mieć występy, że ludzie się nie śmieją i jedziesz na pytanie, jaką masz gdzieś tam tą odporność psychiczną, żebyś dzierżyć po prostu do osób, które na ciebie patrzy i daje Ci, wiesz, Twoją miną do zrozumienia, słuchaj, mamy Cię za zjeba. Rozumiesz? Rozumiesz? I w ciągu tych pięciu minut pokażemy Ci to piętnaście razy. To jest, to jest problem. Ale miałeś jakieś takie, wiesz, że sam zastanawiałeś się, czy to jednak, kurwa, powinieneś to robić? No w sensie właśnie przez to, właśnie, że psychicznie jakby gdzieś tam to nie szło, czy coś? No tak, no psychika, wiesz, jest, 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 jest największą przeszkodą i największym atutem. Okej. Okay. No tak, no bo, kurde, no realnie odpowiedzialność jest żadna. No, no co? tak. No tak, nic, nic się nie stanie co? zasadniczo. Ktoś straci 60 zł, dwie godziny się nie pośmieje. Ktoś ci zajebie w gębę najwyżej. No, na, stary, ja byłem blisko, nawet nikt mi jeszcze, wiesz, w gębę nie zajebał, nie? A nawet jakby mi zajebali w gębę. Co z tego? Co? Rozpłaczę się? Pewnie tak. Ale, <ślażysy> no słuchaj, no przecież <ślażysy> chyba, chyba przestanę w pewnym momencie, nie? No ale, wiesz, protetyk trochę kosztuje. Jakbyś stracił zęby. No tak, no. Nie, no, ale chodzi o to, że, że gdzieś tam to takie, właśnie, że, 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 że nie ma tej odpowiedzialności. Ale wiesz, w tym momencie, e, kiedy, kiedy, kiedy ileś tam osób, 50, 100 osób, 200 osób, jakby 300 tysiące ileś, wiesz, nie idzie ci idea, ci do zrozumienia stary, stary, I dostajesz po prostu tyle wyrazy twarzy, które mówią, jesteś kurwa jebnięty, Koleś, wiesz, i jeszcze kurczę, często. I zdarzyło się to, to często. O oh jest. O oh jezu, nie wiesz? I jakby też jest taki trochę problem. Bardzo lubię występować w Warszawie, mm -hmm. dlatego, że mam wrażenie, że ta publiczność i w większych miastach jest taka, że kuma, kuma już stand-up, że tam jest coś takiego, że słuchaj, ja wejdę, powiem żart, o. i ci? Mm -hmm. Zaśmieją się? Nie ma problemu. A nie zaśmieją się. Wydaje mi się, że, że właśnie w tych dużych miastach jest takie, okej, okay, to, to, to było mocne, ale rozumiemy, że ten człowiek chciał zażartować, że, że konstruował żart. Natomiast stary w tych małych miejscowościach, nie. Albo w Białystok i Łódź, bo to też są małe miejscowości, ale większe. Białystok jest specyficznym miejscem, a moja mama jest z Białystoku. <laughs> jest bardzo specyficznym miejscem. Bardzo. Bardzo. To, to słuchaj, jeżeli powiesz właśnie tam są jakieś takie żarty, a to, a to a to właśnie takie, czy nawet, kurczę, seks, wiesz, cokolwiek, się nie zaśmieją, to ludzie się naprawdę są źli na ciebie, że, że podjąłeś takie tematy. Jakby tam nie ma, nie ma takiego rozumienia, że no nie wiem, no wymyśliłem taki żart i nie zadziałał, nie? Jakby wiesz. No, no tak. Wiesz, może to jest kwestia tego, że po prostu ludzie nie rozumieją, że to są żarty. Ja słyszałem no bardzo, bardzo często, <laughs> Rogan chyba właśnie mówił, że w żarcie powinno być wszystko dozwolone i nikt nie powinien się próć o to, że. W sensie, stand trzeba pamiętać, że to nie jest twoja opinia, tylko to jest żart, żeby się śmiać. Tak. I, y, mi się wydaje, że y, Biały jest to, y, akurat y, mógłby tego nie pojąć. Szczególnie, że stoi to od disco ballo. Tak, tak, tak. Nie, no też miałem oczywiście dobre występy w Miastoku, ale, ale gdzieś tak był jakiś gdzieś. Coś tam jakiś żart, próbowałem żartować, on mi tak różnie. Czasem ludzie łapali, wchodził super, czasem nie. W tych małych miejscowościach Jestem, daję sobie rękę odciąć, że tam połowa myślała, aha. By tam... Mamy go. <śmiech> 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 Mamy go. <laughs> Przygotujcie pochodnie. <laughs> tam, tam stary nie ma... E, no tak, tak. Tu małe miejscowości są. Oczywiście są też czasem wiesz fajne występy. Natomiast no, wydaje mi się, że ta publiczność... A widziałeś ten dokument stary, czekając na sobotę? Coś kojarzę, że tylko na melo w tych mniejszych miejscowościach. Tak, no polecam, jest w ogóle genialnie zrobiony. No to jest stare już to, ma kurde 15 lat już. Yy, yy, tak no z to czemnie. puszczał chyba na zajęciach wykładowca w ogóle na studiach, nie? A co studiowałeś? Prawo. Nie wiem o co mu chodziło, ale puszczał to. <laughs> <laughs> Może chciał obejrzeć i nie miał czasu. <laughs> chyba, tak. <laughs> Tak mógł być, ale, ale coś, coś każe tak, że to, to oglądałem. A skończyłeś mi? to prawo? Czy tylko studiowałeś? Skończyłem i skończyłem potem aplikację adwokacką. Mm -hmm. Więc jakby poszedłem stary, naprawdę długo, długo ludzie nie wiedzieli, dzisiaj nie orientowali, że, że się nie nadaje. Ale autentycznie pracowałeś jako adwokat? Pracowałem jako aplikan adwokacki. Okej. Okay. I, I potem podszedłem do egzaminu adwokackiego. I ta nauka do egzaminu adwokackiego to było ostatnie, co miałem do czynienia z prawem. Potem jak już dostałem wyniki, że zdałem, no to mówię dobra, to już można w kąt jebnąć. Już mi się, niż mi nikt nie wiesz. Już Ale... rodzice nie będą gadać, już wiesz. Ale to, 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 Poczekaj, wiedziałeś, że chcesz robić stand-up? Czy robisz już wtedy stand-up? No już, już wiedziałem, że to będę robił, tak. Znaczy wiedziałem, no tak mocno czułem. Chciałeś, nie? Chciałeś. Tak, tak. To jak to się zaczęło w ogóle, że wpadłeś na ten pomysł? Bo stary, no <laughs> jesteś adwokatem. Zasadniczo skończyłeś studia, wrzuciłeś w to sporo czasu. No sporo, nie? Bo, bo w sumie, no tak, no sporo, nie? Słuchaj, sytuacja była taka, że ten stand-up gdzieś tam zawsze mnie jarał. Nawet od lat nastoletnich, ten tam amerykański. Mhm. Cały czas szukałem tego w Polsce i tego po prostu nie było w Polsce, nie? Tyle co, wiesz, Kryszaka i Dańca i spoko, wiesz, w ogóle jakby im nie ubliżając, nie? Ale ja to chciałem robić, a nie wiedziałem... W sensie to, że Kryszak i Daniec to robili, mhm. to w żaden sposób mnie nie zbliżało do robienia tego w Polsce. Ja rozumiem. Rozumiesz? Jakby trochę nie miałeś tego pierwowzoru, bo to nie był. To nie do końca był ten stand up też. nie? E, no. Nawet nie, że pierwowzoru, tylko jak ja mu chciał to robić, to co? Miałem zadzwonić do Dańca? Mhm. Wiesz, napisać do niego: słuchaj, wpuścisz mnie na trzy minuty no tak. na jakiś festiwal. Wiesz, jakby w ogóle jakby nic mi to nie robiło w kontekście możliwości. Mhm. I, I gdzieś tam zawsze, wiesz, szukałem. Chciałem też poznać ludzi zainteresowanych. Chciałem poznać ludzi, którzy to robią. Jakby cokolwiek. No i gdzieś tam, wiesz, na tym trzecim roku zacząłem, że jakieś chłopaki coś nagrały w piwnicy. Kurde, gdzie było paręnaście osób. I ja mówię, no dobra, no te chłopaki to już jest co innego. Nie? A co za chłopaki? No ze do Polska, które teraz normalnie jeżdżą, wiesz, występują. A których, których znam, z którymi występowaliśmy potem mhm. już wiele razy, nie? No koledzy. I kiedy gdzieś tam to zażarło, i mówisz dobra, jebać adwokaturę. No, marzec 2,17, nie? No to zdałem egzamin. Dostałem wyniki, w tym bardzo dobre zetyki. I miałem takie kurwa wiedzie, że jestem moralnie nie do podjebania, nie? No, Było oczywiste. I, I wiesz, i tata powiedział: Słuchaj, no jeżeli chcesz robić ten stand-up, daj egzamin i daj serogi, zobaczysz, nie?" A wy to też sprawę coś związanego? No, poza presją nakładaną na Senat. No, co, dobrze. Nie, nie było żadnych prawników, jakby w rodzinie, no. Byłem taką. Ty jesteś dość... pierwszym. Tak, to jest. Teraz czasem dzwonią i pytają o jakieś rzeczy. Mówię, no, nie wiem, nie, ale Spoko. Możemy pogadać. Nie? A wtedy ty się dzwonią o porady prawne? Czasem ktoś gdzieś coś no, zapyta, coś tam, sobie, czy nie? coś tam kumam, no sprawa karnego, nie, to było takie, w którym ja się gdzieś poruszałem i, i, i faktycznie jak coś tam, tylko też no nie mam takich znajomych, to nie jest tak, że kumpel dzwoni, stary, kurwa, wyjebałem mu i PS mi, co teraz, nie, no, to nie są moi koledzy, nie. No tak, ale przydało ci się, jak zajebałeś tym mikrofonem, to wiedziałeś, co może być dalej. No tak, ale tak mi się przydało, wiesz, nie, no, tam mógłby być jakiś proces o zniesławienie, no. z... znieważenie, wiesz, naruszenie nietykalności cielesnej na pewno, nie. I jakby był? A, jak dawno to było? No to jest w ogóle takie pytanie, na które chodzi o to, że to dwa razy zajebano. Okej. Okay. Ale na moją obronę temu samemu typowi. Jestem konsekwentny. <noise> nie, 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 to był inny typ. Wiesz co, ostatni raz, <grym> jak to brzmi stand w ogóle, nie? był adwokat. Ostatni raz, zajebałem typowi. <grym> Bardzo dobre zetyki na egzaminie adwokackim. <grym> 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 uh. Kurde, to był chyba wrzesień, nie? <grym> 2023. Tak, tak. <grym> Okej, okay, całkiem niedawno. Całkiem niedawno. A co ten typ zrobił? Wiesz co, tam kurczę jakoś tak ciężko było i trzeba było wypraszać i w ogóle była publiczność pijana, on cały czas gadał, wiesz, był gdzieś tam opominany. A, okej. Okay. I to tak trwało, A to chyba też, też jakąś rolkę coś wrzucałeś z tym. No i to było takie, w sumie powinienem przerwać występ, zejść albo, nie wiem, powiedzieć, że słuchajcie, trzeba wyprosić, ale już jeden był wyproszony, kompletnie pijany, nie. Jeszcze tam było tak, że stary, tych osób jakbyśmy zaczęli wyproszać, wypraszać to by trzeba było z 15, nie. <noise> stary, no. Ale gdzie to było? Kurde... W sensie w jakim mieście? Bielsko-Biała. Bielsko-Biała. No takie, no nie wiem, no też tam, wiesz, no super ludzie, niektórzy naprawdę, wiesz, fajnie. Większość, kurczę, znamienita większość jakby super mhm. super się bawiła i, i była gdzieś tam super, no ale, ale tych osób takich beznadziejnych było... Wiesz o co chodzi? Chodzi o to, że jak normalnie to tam dwie, trzy osoby są w stanie rozwalić występ, tak tam było... 10 dajmy na to. Nie? Co i tak, wiesz, na 200, tam, nie, wiem, 20 to był ale, mały ale, ale procent. Ale wkurwia cię po prostu to, że ktoś ci właśnie rozwala występ czy. Nie no jasne, że tak, wiesz, no to jest jakaś moja praca i sum... ktoś. No teraz w Poznaniu, słuchaj, w przerwie wzywaliśmy grupę interwencyjną ochronę i trzeba było 15 osób wyprosić. nie? Kompletnie na prutych, wiesz. Aha, czyli to jest alkohol? To jest alkohol, to jest to, że ludzie też, no kurde, nie potrafią. Muszę zachować. Wiesz, że może, może to jest kwestia tego, że oni nie stawiali innym. <laughs> i e, no i też trzeba było wyprosić zaraz przed wyjściem na scenę, wiesz. I, i, i właściciel, i oni, że nie, nie. Ja podchodzę, że, no, że, że trzeba wyprosić. Że Jeżeli nie wyjdziecie, to wzywamy grupę interwencyjną, bo taka tutaj jest. Nie? Ostatni raz, ostatni raz. Nie. Nie krzyczyliście, mhm. przeszkadzaliście, była pierwsza część. Jakby, jakby dla mnie to jest zbyt ważne, żebym, żebym ryzykował, żeby, żebym brał wasze słowo, nie? Bo, bo jakby widzę, że nie potraficie się zachować, nie? I widzę, że jesteście pijani przede wszystkim, nie? Znaczy, to jest A kurde... wiesz, co mi ktoś odpowiedział? No. Kim ty kurwa jesteś? Tym typem, któremu zapłaciłeś, żeby na niego popatrzeć. Tak, tak, tak. Wiedziałem, że Mateusz Socha i mu zajebałem. <laughs> <laughs> Jedna słuszna opcja, nie? I stary, gdzieś tam wyszli i, i babka, która jakby kojarzyła, mówiła, tak na pana przyszliśmy, po raz chcieliśmy przyjść na występ i tak dalej, to było w Poznaniu, nie? I oni jeszcze mieli drinki pełne, była przerwa, a wiesz, a ta rozmowa już trwała z 15 minut, już była sytuacja stresowa, że ich trzeba szybko po prostu, bo chcemy zaczynać, nie? A ona ma całe piwo i mówi do mnie, no ale piwa zamówiliśmy, możemy dopić? Ja mówię, nie, musicie jak najszybciej wyjść, nie? To kto nam za to odda, nie? Ja mówię, w tym momencie pani mi podaje swój numer telefonu, a przesyłam blikiem 150 zł, nie? Stary, ja myślałem, wie, że ona przyszła na mój występ. Ja myślałem, że powie, nie, 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 nie. A to był Poznań. Nie? Ona, proszę bardzo. W Sekundę, 6, 5, 7, 3, 4, 8. A ja mówię, wiesz, już nie mogę się z tego wycofać. Wiesz, myślę, że ona. Byłem taki zły. Oni wychodzą, wiesz, koleś kompletnie na prutynie. Już, już wyszedł, już prawie, wyciąga nagle bilet za pazuchy i mówi do mnie, ale chociaż autograf. i zrobił takie oczy, oczy skruszałego misia, kurwa, to, to stary, ja się poczułem taki śmieć. A ja mówię nie, nie, nie ma mowy, na co on stary patrzy na mnie mówi, to dla syna. I potem jeszcze dodaję dla Arona, wiesz, że teraz to jest osoba, nie? Ja, ja wiem, ona. Tak, tak. A, on mówi, A masz do gopis? Zaraz polecę do baru. Ja mówię, nie, kurwa, <grym> do my, baru, to jest daleka. <grym> ale my go <grym> wiesz, 20 minut wyprowadzaliśmy, od baru. Nie ma szans, <grym> że on tam napieprzony nie wróci. I mu powiedziałem, że, 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 że po prostu jak, jak, jak przyjdzie na kolejny występ przeźwy, podejdzie po to. Dam autograf, nagram co chcę dla Rona, ale no, no, na ten moment muszą wyjść po prostu, nie? Że. że... No i... A ja, powiedz mi, jak ty to dźwignąłeś? żeby nie wybaczyć z imienia Aron. No stary, no to jest... Powiem ci, że gdybym miał taki ostatni moment, nie? Że mówię, ty, a może powinienem pozwolić im zostać, nie? No. Tak jak gdybym miał, że się waham. I w tym momencie jakby oni powiedzieli, że syn jest Aron, to miał takie, nie, patologia, wypierdalać. Wiesz że co chodzi? To kurwa nie mógł być Grzegorz, nie? No, wiesz o co chodzi? Tam jeszcze był drugi Brian, który nie lubi stand-upów. Albo Denis. Albo Denis, tak. Denis to był stary. Cześć, jestem Denis, to moi synowie, Aaron i Brian. Tak, tak. Ale no co? No? A mama Angelika. Mama Angelika, tak. I, kurczę, była pierwsza część, oni gdzieś tam krzyczeli koledze, wiesz, który występował z w pierwszej części. No i już takiego. Mhm. No i wyprosiliście ich. A, wiesz, jeszcze ktoś jest najebany stary. Tak myślę, że ja patrzę na tą osobę i mówię, no przecież on i tak się nie będzie bawił, nie? Wiesz o co chodzi? Przecież on, on, on nie łapie, wiesz, on no już na tym wiesz, to, to, my, że nie łapie. Najgorsze nie? jest to, on, że. On. <grym> najgorsze jest to, że um, on rozwala tobie występ, a na koniec dnia publiczność, większość publiczności, która tam przyszła i zapłaciła pieniądze za to, żeby wiesz, <krym> obejrzeć występ, y, będzie oceniała ciebie, a nie tego typa, który rozpierdolił, nie? No tak. Tak, tak. No wiesz, no kurde, Denis nie ma konta na kubilecie. Nie? <głos> <głos> Przynajmniej z tego, co mi wiadomo, nie. No wiesz, no idzie, idzie gdzieś tam na ciebie. I, i trudno, no, 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 gdzieś tam tak jest, no i. Gadaliśmy o tym, że bardzo dużo robisz takiej improwizacji tak. na scenie, ale masz też materiał napisany, nazwijmy tak. to. On się mocno zmienia, on jest, on jest ruchomy jest sytuacyjnie. Trochę tak, trochę nie. Też sam ze sobą trochę przychodzę, takie różne wewnętrzne fazy rozwoju i tego, jak to powinien robić. Czasem mi się wydaje, że powinno być, wiesz, od A do Z, bo tak jest najlepiej mhm. i tak działa. Potem mi się wydaje, że kurde nie do końca, nie, że to tam wiesz, trochę powinien zmieniać w zależności od występu, jaka jest energia na publiczności, bla, 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 więc, więc on dość mocno ewoluuje, bo cały czas jest gdzieś tam wrzucane, coś co nie działa, nie? dodawane, coś co, mhm. co może działać. I. I tak, no, mocno, mocno ewoluuje, nie? Generalnie, jakby żyjesz z występów, robisz tur po Polsce. Tak. Nie, no, żyję, słuchaj, no tak naprawdę od momentu, jak zdałem egzamin adwokacki z 2.17, no to już żyję tylko ze stand-upu. Zajpiście. No tak, no, nawet y, tą pandemię się udało jakoś przejść, więc to jest spoko. A jak to, jak to, jak, to, jak ty z tym poradziłeś? Kurde, byłem? dużo gdzieś tam na YouTube'a <laughs> zacząłem stary, wziąłem te same filmy, które już były, tylko pokroiłem na mniejsze części i zacząłem puszczać, i nagle się okazało, że. Z, z tego jest pieniądz, nie? Okej. Okay. No, gdzieś tam jakaś firma online, wiesz, co nas uwolnili, to gdzieś pojechaliśmy, nie? Mm -hmm. Więc tak było Firma tak. online? Y, impreza firmowa. A, okej. Okay. Tak, no słuchaj, no sytuacja taka. A no właśnie, bo takie rzeczy y, to chyba są lukratywne najbardziej, co czy nie? Y, no, no potrafią być, na pewno potrafią być gdzieś tam jakieś imprezy firmowe, lukratywne. I tak. też wjeżdżasz wtedy i jedziesz tak po ludziach tak samo jak na, na scenie? Kurde, no tam jest problem, nie? No właśnie. Tam jest, wiesz, bo najchętniej byś go zaczął ten, no mówisz kurwa, pan prezes, nie? <śm> <śm> wiesz o co tak On płaci moją fakturę. On płaci, on płaci moją fakturę, no ale z drugiej strony, wiesz, już umowa podpisana i no i raczej je bierz, <śm> Raczej, <śm> raczej w, tak. Tak, 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 raczej tak, raczej wychodzę z, takiego, z takiej sytuacji, z takiego założenia, że. Mm, jakby ja jestem jakimś produktem, mhm. e, jakby z którym się naprawdę można zapoznać. Naprawdę jakby jakiś tam, czy konsument, czy firma, nabywca mhm. ma naprawdę możliwość zapoznania się z tym produktem. Ten produkt nie jest źle oznaczony, nie? I jeżeli ktoś mnie bierze na firmę, miałem takie sytuacje, myślałem, że tą kobietę po prostu uduszę, nie? Zaraz przed wejściem do mnie ona podchodzi i mówię, tylko jakby można było tak bez nie? Myślałem, że... Mówię, Proszę ode mnie odejść, bo jakby będę bardzo zły. nie? Mm -hmm. Po prostu dla mnie to jest. No przecież widzisz, jakie to jest. No przecież. Proszę Ostatnio być, pisała tak. do mnie, wiesz, kobieta, kurde, o firmę, dogadujemy coś i mi odpisała, wie pan, co zrezygnujemy, zrobimy degustację wina, bo, bo jednak stand-up się może nie wszystkim spotykać, spodobać, ktoś się urazi, a, a degustacja wina wszystkim przypadnie do gustu, nie? Wszyscy nie wiem, no. Tak. Ja mówię i prawo. I w ogóle brawo za tą decyzję. Wiesz, o co chodzi? A tak to po prostu, kurde, no ktoś bierze i w ogóle tak, jakby nie wie, on stand-up, że popularny to może wypada, ale w sumie nie chce, żeby było przekleństw, wiesz. i no takie to jest. No a to korpo, korpo świata, jakby oni. Każdy się boi tylko swoją dupę i, i tyle, no. Tak, tylko potem to jest takie, że ja się w ogóle czuję, wiesz, źle, że tam jestem. Czuję, że wiesz, że, że, że nie mam takiej jakby. To że dziwnie zawsze, ale jakiejś takiej akceptacji? Mhm. Wiesz, nie ma takiej tak naprawdę zgody dla mojej obecności tutaj. I, i to, to nie jest dobre. To, to nie działa dobrze. Wiesz. Wiadomo, że o, zawsze powinien zrobić tak samo, no, ale No na ja człowiekiem. No co no. No ale to, ta energia jest po prostu istotna z publicznością i, i, No jasne, i, wiesz, no kurde, ludzie siedzą w kurwieni, wiesz, nie chcą się śmiać, no to stary występ jest gorszy. No. Ludzie dostają tyle, ile dają. No ile razy jest tak, że wchodzisz na scenę, siedzą i patrzą. No i wiesz, no robisz swoje, no ale słuchaj, no jesteś jako stand-uper, no to jest jakieś, jesteś tyle wart, ile reakcje, nie? Grałeś takie występy, gdzie... Właśnie było u was kilku, jeden po drugim, jakoś ta tak. takiego. Zostawiam się, jaki wpływ ma jakby ten, który wychodzi przed tobą. Bardzo duży. Czy gdzieś tam zniechęci tych ludzi do siebie, czy może zrobi, wiesz, za dobrze, nie? Nie, no też, też gdzieś tam były jakieś takie sytuacje, no stary, no jak, 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 kurczę, wszedłem... musi stand mikrofonem? Czy jakimś stand -uporowi? Nie, w ogóle nie zajebałem ani razu żadnemu stand upowi niczym, nie. No, kurwiam kabareciarzy. Nie robię, nie, też nie. Nie, nie, nie. No i wiadomo, że może zrobić tak mocno, że się kurczę przestraszy, z drugiej strony, że aż wiesz, czy dam radę. A z drugiej strony, może wiesz, położyć imprezę w ogóle na starcie, nie? nie no, takich, to skopię całą energię na sali, to, tak, tak. to ciężko. A jakbym chciał dzisiaj yy, stwierdził, że, a, leczyć fotografię i podcasty i w ogóle to, Aha. chcę jednak yy, być stand-uperem. To, co powinienem zrobić. No. Stary odezwać się do kogoś, kto prowadzi te open mic i zapisać się na open Mike, przygotować 5 minut no i wish you all the best. I, i, i po prostu gdzieś tam z tym 5 minut się bujać yy, nie, po, po, po mieście, w jakim żyjesz, albo po mieście najbliższym, gdzie są takie możliwości. I, i, i gdzieś tam, jak już tak będziesz miał, dobra, ok, ok, mam 5, 10 minut, to jest jakby dobre. Tylko dobre. A nie. W mojej głowie dobre. A jak ważne jest testowanie tego materiału? Wiesz, no bo okej, okay, ty masz teraz już na tyle popularność, że możesz to robić na scenie i właśnie wrzucać sobie jakieś tam fragmenty nowe i testować, patrzeć, jak ludzie reagują, ale jak piszesz materiał nowy całkiem, to też jakieś to jest sezonowe? Wiesz, jak, jak karta menu w restauracji? No, ja trochę gdzieś tak mam, że, że próbuję dojść do tego, żeby zamykać w roku może trochę więcej ten materiał i, i, i gdzieś tam może czy w wakacje wrzesień zaczynać sobie testować gdzieś czymś nowym, wiesz, może na przykład często jak prowadzę, ja open mic'i, nie? Mhm. No to, wiesz, wychodzę i gadam, co mi tam ślina na język przyniesie, nie? I się okazuje, okej, okay, to jest, to to jest, jest śmieszne. Spoko. I tak, zapisujesz tak, może... to jakoś, czy jak, jak to? Zapisuję, tak, zapamiętuję, nagrywam też, nie? Potem już, zapisuję raczej, potem już na takim etapie, że ja robię swoje testy, no to mam jakieś takie pomysły, o czym chcę gadać i co może być śmieszne, no i wychodzę i po prostu... No, nawijam, nawijam, nie co jest pięć. Gdzieś tam mi ten materiał i tam jakąś improwizację robię, i też i też trochę w tych testach zaczepiał tych ludzi. Jak na przykład testuję, no to jak coś mówię, to lubię o tym pogadać z ludźmi. Nie? Że, że, że ktoś mi da, kurde, trochę, trochę inny punkt widzenia. nie? Dlaczego? Mhm. Wiesz. Mhm. I, i, I to jest gdzieś spoko, no i gdzieś tam się tworzy ten materiał, i po tym już jest taki, okej, okay, okej, okay, już, już jakby czuję, że mogę za to brać jakieś tam większe pieniądze albo prezentować to w większej grupie osób, nie? I wiesz, stopniowo. Jest bezpośrednia zależność właśnie w tym, że musisz tam napieprzać te filmiki, tiktoki i tak dalej? No tak, no, trzeba, trzeba rzucać na tego YouTube'a. No to jest, to jest bardzo istotne, nie? No bo z tego, wiesz, no stąd ludzie się o tobie dowiadują i też są takie trochę może koneksje, żeby może, wiesz, się przyczepić do kogoś, kto ma kanał ileś tam subskrypcji, to może, wiesz, mhm. lepiej pójdzie na przykład, no. Może ktoś, jak będziesz na tych open micach, kto ma jakieś możliwości, cię zauważy, powie. Znaczy, bo ja coś ja nie planuję. Ja wiem, tylko ja mówię tak, znaczy nie wiem. 100%. No musisz. Jest chyba musisz, nie nie? musisz mieć niedużo i mniej, tym lepiej. Ale porządnego. Wiesz, takiego ci się wydaje najlepszy, nie? Nie wiesz, czy to dobre czy nie. No zawsze jak widzisz pierwszy raz, to będziesz miał takie ty, to jest dobre. I im się będzie zbliżać występ, będziesz miał takiego. Ja to jest tragedia. Nie wiem, co sobie myślałem, nie. I, i musisz po prostu być tego nauczony, nie? Odradzam robienia jakichś rzeczy, że zacznę się uczyć dwie godziny przed, nie? Bo musisz naprawdę mieć nauczone, no i też być otwarty na to, że może być kaszana, nie? Bo wiesz, bo... A jak wybrnąć z takiej kaszany? No stary, właśnie chodzi o to, że może nie wybrnąć, nie? Może po prostu zejść i powiedzieć, hm, to była chujnia. A, i, i, I gdzieś tam po prostu przyjąć to na klatę i, i dalej robić, wiesz, ja, ja miałem pełno Złych występów. Ja widziałem pełno złych występów tych wszystkich kurczę dobrych ludzi w Polsce. I, i tak naprawdę na własne oczy i doświadczyłem tego i widziałem to, że no po prostu. Każdy jest chujowy, nie? To nie jest optymistyczne, ale, ale każdy z tych wielkich nazwisk naprawdę no ma, ma słabe występy i każdego chyba widziałem. No i to jest takie, wiesz, no mnie bardzo kurde otworzyło, jak. Jak gdzieś tam zacząłem przeżyć tej Warszawy właśnie na te testy. Ja zacząłem tych chłopaków, którzy to robili, o których ja miałem takie mniemanie wysokie, że wiesz, że gdzie mi do nich nie. I zacząłem, jak oni testują, i zacząłem, jak potrafią być słabi, i sobie pomyślałem, tak, to ja też umiem. Tak, to jest moja szansa. I to mnie wiesz, napędziło, nie. A jest jakiś bif? Wiesz tak, jak w hip-hopie są bify pomiędzy raperami, to jest są jakieś bify pomiędzy stand uperami. Kurde, no ja gdzieś tam. Mam jakieś... Znaczy nie wiem, no nie mam chyba bifu okay, okay, z ludźmi. Jakie? Gdzieś tam, co mam, to jest jakieś takie prywatne gdzieś. Nie, no mam. <śled> <śled> nie, no miałem, miałem sytuację, wiesz. Znaczy na przykład z ostatnim, kurczę, menadżerem, no to tak przedsądownie to było, nie? Okay. Przez, przez adwokata generalnie, no i... Ty jesteś adwokatem. No tak, ale on nie i on mi dał swojego adwokata, nie? <laughs> Okej. Okay. Wiesz co chodzi? I sam sobie ogarniałeś? No z, z, z konsultacją jakby, mm -hmm. jakby koleżanki, no bo on nie chciał wypłacić gdzieś wszystkich pieniędzy, no był po prostu... Jest! Znaczy był, nie wiem czy jest, nie? No ale osobą po prostu nieuczciwą, nie? Ale on jest sendaperem też? Nie, 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 nie. nie A trochę się czasem ciężko w tym zorientować, ponieważ e, to są też... bo są też relacje koleżeńskie. Wiesz, i, i, i przy okazji dochodzą gdzieś tam jakieś używki, e, klepanie się po plecach, robienie wspólnych projektów, wiesz, wspólne cele, nie? Jeżeli masz z kimś wspólny cel, to tak ciężko, żeby do cię dotarło, ty, koleś, śmieciem, nie? Jakim śmieciem? Idźmy, nagrywamy, działamy, jest super, wiesz, o co chodzi. Eee... No śmiecie, no, pomocą po prostu, nie? No i, i gdzieś tak, 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 tak. tak. Ale no, Ale to bifry, nie mam jakiś nie, tam publicznych, czy coś takiego, nie, to takie jest... Eee... Eee... Nie, nie, mi to też jakby, też mam sytuację, że, tak mi się wydaje, że, że gdzieś tam były sytuacje, że jacyś stand chcieli ze mną ten beef nawiązać. Yy, gdzieś do mnie dotarło, że, no bo ja nie oglądam, nie? Wiesz, no stary, no stand jest w jakimś podcaście. <tuszą> Serio? <tuszą> ja ich znam, nie? <tuszą> co, co nie mam, Co nowego? No tak, no ogólnie. I co? No i gdzieś tam wiem, tak mi się wydaje w sumie, nie wiem, nie? No, ale usłyszałem od kogoś, że tam o mnie gdzieś i że może to były jakieś takie próby nawiązania bifu. Ja mam takie, ty, ja... Dla mnie to jest takie... No po co mi to? Mhm. Ja na przykład, znaczy po co w sensie w takim kontekście ani nie, nie jestem w stanie wygenerować jakichś takich, tak mi się wydaje, jakichś takich prawdziwych, negatywnych emocji, bo ktoś powie, że ja coś źle zrobiłem, jakiś stand ani nie czułbym, że to jest jakaś taka beka. Wiesz, ja na przykład uwielbiam hip-hop. Właśnie gadaliśmy o hip-hopie. Słucham polskiego hip-hopu jakby od zawsze. I stary, ten element tych bifów, to, to mnie tak mało interesował. Mhm. Ktoś na kogoś disy nagrywał. Ja tego parę razy próbowałem słuchać i to... No nie zawsze, bo tam gdzieś się coś... Było w spoko, ale dla mnie to wszystko było takie... No ja nie wierzę w jakieś takie publiczne bify. Mi to, mi, to, mi to tak jebie sztucznością na kilometr. Wiesz? Że ja mam tak... tak Peja. Tak. Stary, mnie to tak mało interesuje. Gdzie ja, stary, uwielbiałem Tedego, uwielbiałem Peję. Słuchałem jak głupi, nie? Ale... To jest takie dziecinne. Co ty... Peja mówi, że Tede nie wystąpi w Warszawie albo Tede mówi, że Peja nie wystąpi w War... Co? Co? Ja... Co? Ja tam słyszałem że ktoś gdzieś, jakiś pich, ja nie wiem kto, kurwa, jakiś koncert odwoływał albo kto co Ja, ja nie mam pojęcia, dla, dla, ja jestem totalnie poza tym w ogóle. No to stary, już w ogóle dla, to, mnie dla mnie to jest takie no takie, takie, takie nie, bo zastanawiałem się po prostu, wiesz, bo to Kiznę, jest taka... to jest. Po prostu, wiesz, hip-hop akurat porównałem to do tego, bo tam jest na to przestrzeń w tych numerach, powiedzmy, żeby oni się tam lisowali. I jak sobie pomyślałem, że jest też na to przestrzeń w stand-upie zasadniczo. Dlatego zastanawiałem się, czy takie w ogóle rzeczy się dzieją, że ktoś wchodzi na scenę i lisuje. No, y wiesz kogoś jest wiesz, ma mamy no. roasty, nie? No, ale roasty to jest troszeczkę coś innego. Tak, bo to jest, wiesz, roasty są najczęściej, kurczę, w takiej fajnej atmosferze, wiesz, no to jest... I wiesz, jest, jest, są ekipa, która potrafi żartować i która ma ten dystans, nie? Więc mhm. to masz stary no, przepis, gdzieś tam najlepszą zabawę, nie? W mojej opinii. No natomiast jakiś takie, no, był, był jakiś taki beef Michał Leja, Piotrek Szumowski. Mhm. Wiem, że oni coś tam robili, nagrywali na siebie. Wiem, no oglądałem też to, no ale to było poza jakby kręgiem moich zainteresowań, nie? A tak, no też wiem, że był jakiś Socha, Mateusz Socha i Rafał Pacześ. Mhm. O, 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 o jakieś tam takie kopiowanie przekraczające granice dozwolonego wzorowania się. Natomiast kurde, gdzieś tam. A czyli to taki poważny był zasadniczo. No, w sensie, tak naprawdę no, tak, swego, swego, wybierze, czasu, swego czasu tak, gdzieś tam ja, ja. ja, ja, ja. Ale jest takie coś, że kopiują coś, jak poważnie w stand-upie? Kurde, że to jest forma przekazu, totalnie inna, jakby każdy ma jakieś swoje zupełnie inne no, flow. Yy, odwołując się na przykład do nomenklatury hip-hopowej, yy, to xeroboi jest yy, są, w upie tak. Tak? Tak. To, to jest coś takiego, że ktoś jakby twój styl jakiś tam próbuje. Tak, tak, tak. Że patrz, ja będę, o taki mhm. będę, jakby jest. Yy, Taki jest coś tam, brak oryginalności, no to się zdarza, nie? Rozmawiałem nawet o tym z właśnie Szwedem, uh -huh. który, o, o którym ci wspomniałem, z producentem, że na początek on polecał to i ja też to polecam w, w fotografii, żeby na początek sobie właśnie kserować te rzeczy, które uważasz są bardzo dobre, ale po to, żeby się nauczyć, jak się robi te dobre rzeczy, a niekoniecznie nazywać je swoimi. Tak. i może to jest też jakiś sposób, tylko że nie wychodzić z tym do ludzi, no. no tak, no albo może na przykład wychodzić na, na jakimś open micu czy coś, gdzieś tam na jakimś etapie, wiesz, no dla mnie ktoś... Szukają siebie po prostu. Tak, no dla mnie ktoś wejdzie na open mica i powie jakiś, nie wiem, żart dwa, nie swój, nie ma takiego podejścia, że o, to jest jak mogłeś, nie, wiesz, no mhm. dla mnie to jest kurde, no ja nie mogę tego mówić jako stand ale wiesz, no nawet no to jest jakaś droga, nie? No ale wiesz, no to jest na chwilę, no. no jak, jak dla mnie, kurczę, gdzieś tam jakoś na przełamanie się powiedzieć gdzieś tam żart. Jak ja bym się dowiedział, że, że gdzieś tam jakiś... Ktoś wyszedł na open Majkę i próbował zrobić mój żart i. Jakby tyle gdzieś tam wiesz, na, no. na próbę sam chciał się sprawdzić powiedzmy jakiegoś formalnie karaoke stand-upowego. <laughs> um, nie wiem jak to nazwać, no wydaje mi się, że. Karaoke stand-upowe. Ja <laughs> myślę, no. że to jest to total... <laughs> Myślę, że nie wiem, nie miałbym, nie, jeżeli ktoś by z tego nie czerpał korzyści na pewno finansowych, nie, jeżeli to gdzieś byłem na mhm. YouTubie, jeżeli to nie byłoby jakoś tak dłużej eksploatowane, wiesz, no każdy się kurde na kimś wzoruje, no. No stary, no jakoś musisz zacząć, nie? No, daj spokój. Już tak nic nie zajęwa. <grystanie> <grystanie> o Boże, powiem ci, że to jest najbardziej, yy, chyba najwięcej śmiałem yy, w tej rozmowie ze Każ? wszystkich. Podcastów. Figura nie była zabawniejsza? <grystanie> <grystanie> Pozdrowienia do to, że na Weź mnie kurwa, nie prowokuj. Dobra. Do takich rzeczy. Ja nie mogę, ja nie mogę, tak. A chyba miałeś też jakiś taki żart, że ze słoików, nie? Może. Że z Warszawie to nikt nie jest z Warszawy. No tak, tak. Coś takiego było, że tutaj takie to jest, no, każdy po prostu. Tutaj nawet pytanie, Stary, skąd jesteś, to jest takie ofensywne, nie? Naprawdę? No, lat, często jak to jak ci ludzie się jeżą, nie? Że to jest, skąd jestem? Mieszkam tu 15 lat. Co jest? Co jest? Odpierdol się. <noise> że to jest takie, no naprawdę, tutaj każdy. Znaczy tak, że to jest potrzebne, że. No, ja jestem stąd, wiesz. E, takie, no ja nie wiem, nie. Ja jestem kurde, poznaniakiem chyba. Znaczy chyba, co ja pierdolę, no. <laughs> A wytnij to, prawda. Nie powiedziałem. Problemy tożsamościowe. Michał tak, Kuka. nie powiedziałem chyba, bo, bo się gdzieś tam nie, nie urodziłem w Poznaniu. Ale bardzo lubię, nie? W sensie Warszawę. Poznań, Poznań też, ale Warszawę. Ale wolisz tutaj mieszkać? Tak, tak. Ze względu na, na, na te stand-upy i to, że jest tutaj to bardziej rozbudowane? Czy, czy dlatego, że miasto jest fajniejsze? ze względu właśnie na stand-upy to jest bardziej rozbudowane, ktoś coś pisze stary, no podcast tutaj, kurczę przychodzę, nagrywamy, działamy, coś się dzieje tyle jest właśnie tutaj takich możliwości lub podobnych, To jest super w ogóle, wiesz, że, że nie wiem, mogę być w tym podcaście, wiesz, pogadać z tobą i stary, wrócić metrem nie, czy tam tramwajem druga rzecz kurczę, no 35-letni kawaler to Warszawa Warszawa, nie Poznań, nie? Tu jest... Nie poruchasz in... w Poznaniu. Co? Nie poruchałbyś w Poznaniu, tak? Nie no, poruchałbym. Poruchałbym, ale nie za darmo. A w Warszawie mam zniżki. O, co ja gadam, no? Przecież jak ja poznałem tą dziewczynę. Nie, słuchaj. Żart. Tylko i właśnie dobrze dziewczynie. Byłej, każdej byłej. E, słuchaj, e, jest, jeste, jesteś na przykład, słuchaj, w mieście typu Wrocław, typu, typu Kraków, duże miasta, na przykład na imprezie, nie? No to ja się czuję jak dziadzia, nie? Już jest wiesz. A masz, masz branie z, z występów? Czy mam branie z występów? No, rozumiesz. Tu Za małe. <laughs> Za małe. W sensie. E, Kurde. Nie, chciałem powiedzieć, że wiesz, że na przykład jesteś na imprezie w innym mieście, tak jak no, dziadzia, nie? A już w tej Warszawie pójdziesz, masz taki ty. Jestem po prostu w tej starszej części, nie? Ale jest. Wiesz. <laughs> Chyba rozumiem, tak. Że, że tutaj jakby. No, jakoś tak, co ja przyjeżdżam do Warszawy, to mi odejmują z 7 lat. Na, na wieździe mi zabierają i gdzieś chowają, a potem stary <laughs> jadę do Poznania i dokładają, nie? No tutaj ja się stary spotykam. Z ludźmi tak sobie żyją jak. ja. zdrośni tacy po prostu. <laughs> ja nie wiem, stary, do Poznania wracam, to wiesz. To, to, to każdy kumpel z dzieciakiem, wiesz, pochytane. No, inaczej. Po prostu. Jakoś takie to jest. Hmm. Ale nie, poważnie, masz, masz branie z występu. Masz coś takiego, że no. laski lecą na, na, na zabawnego typa. Lecą na mnie? Mam dużego chuja. Ale. <laughs> To jest żart, nie mam. Eee. W ogóle? Co? Nie w ogóle mam, 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 mam. mam, Nie no, mam, mam takiego, wiesz, no, mam, mam tego samego od, od zawsze już. Nie zmieniałem, wiesz, bo to, to już po pewnym, to już nie zmieniasz, nie? znam. Eee. No, Ale eee, Słuchaj, eee. czy lecą... W sensie, no, może, może to jest jakiś sposób, żeby nawiązać kontakt z kobietą? Natomiast te gdzieś tam moje trasy, no, to kompletnie do tego, do tego nie służą, nie? bo jednak wolę być skupiony. Chodzi mi o to, że poznanie kobiety w innym mieście, yy, na przykład gdzieś tam po raz pierwszy, i załóżmy, że. Nie kalkuluje ci się po prostu. No, załóżmy, że też dobrze by się rozmawiało. No, to, to też może się łączyć z jakimś tam na przykład niewyspaniem, <laughs> e, z takimi rzeczami jakoś tak. A no. wyrywasz, wyrywasz dziewczynę na, na stand-upera? Czy rywam dziewczynę na Czy stand tak, no. tak, na, na Paczesia, no. E, <laughs> <laughs> nie, 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 nie. A mylą cię z kimś? E, nie. Znaczy, jeżeli chodzi o to, na przykład zdarza się, że załóżmy, wiesz, no tam a, kawa czy coś, nie? Tam jak będziesz w Olsztynie, nie? To jest takie, ty jest miłe, ale. No ja nie wyjadę dwie godziny wcześniej tej z Warszawy, wiesz. Co, ja dzwonię do Karola, wiesz, czy tam Kamila, kolegów, którzy ze mną jeżdżą. Kamil Urbaniak, Karol Kozioł. Pozdrawiam serdecznie. Karol wrzucił nagranie, więc, więc proszę o cześć. Karol Urbaniak. Dobrze. Gdzie jest żart? Tu zachęcę. O który się spruła superniania? Dlaczego on się spróła? Jak, jak, jak to się spróła? No, spruła się, gdzieś tam napisała, potem gdzieś protek, pudelek o tym napisał, no, że to jest skandal i że, i że to jest skandal i że to jest hamstwo. Mhm. W sensie, kto jest kim jeżdża w trasy, no to superniania określa go jako hamstwo, nie. <ślesy> no, ale, ale to jest superniania, mordo. <ślesy> <Trochę> tak. <ślesy> <ślesy> <laughs> Hamst. Hamstwo. No. Jak się nazywa? Jak się nazywa yy, twój kolega, który jest Hamstwem? Ka Karol Urbaniak, Karol to. O... Tak, tak. posłuchajcie, Hamstwa. Tak, był żart o, o, o prezydencie Gdańska, który został. O Adamowiczu. Tak, tak, okay. tak, tak. Kolega powiedział, że po prostu gdzieś tam jest ten wołość, no i ludzie się już nie starają dla wośpiu i że szkoda, no bo chodzi o stare dzieci, no i że ten prezydent Gdańska się nawet tak mało. Tak słabo licytował, że go w końcu przebili, nie? Ja. <grymne> <grymne> Grubiutko. No i super Grubiutko. Niania oszalała, nie? Ona jest Gdańska? Co? Ona jest Gdańska? Co? skąd ona jest? Kurde. Ona jest, nie wiem skąd, ono, znikąd ona jest. Kurde, to bym Ale pisała gdzieś tam, wiesz, że, że podobno ma dystans. Więc, więc może faktycznie to jest chamstwo, nie? <śmiech> <śmiech> więc no nie wiem. Nie, po prostu stary, bardzo mnie śmieszne, że jak ludzie się prują e, o to, że coś jest za mocne w stand-upie, mhm. to nigdy, nigdy nie napisze, że to jest za mocne, nie? Tylko zawsze jest... Ja lubię stand up. Ja mam poczucie humoru. Ja mam do siebie dystans. Oj, lubię się pośmiać. Wierzcie mi, lubię się pośmiać. Oj. Nie z takich rzeczy się śmiałam, ale to! To już! Podła rzecz, wiesz, takie, może kurwa, nie masz dystansu, co? Może jesteś, może ty jesteś spięta ty. Znaczy nawet wiesz, ja bym był w stanie. Y, y, tego kolega właśnie nie zaporającego króla Urbaniaka? Gdzieś tam oddać. W sensie z tej trasy, żeby zjechał na jakieś tam wychowanie do Superniani, nie. No bo wiesz, ja też pytanie, czy ja się godzę na takie hałstwo nie. A bo. Aha, no. rozumiem. No tak. No. Bo to jest za zasadniczo. Trochę tak. No. <noise> Zasłużyłeś na klapsa bo po prostu od superniani. <noise> Chyba tak, ale wiesz, no kurczę, no super, że sobie gdzieś tam coś ogląda stand up i ma jakieś swoje granice i. I to jest fajne, ale po chuj, o tym wszystkich informujemy no to, to jest pytanie, które ja bym sobie zadał, nie? na ale... <laughs> w sensie, ja sobie, nie wiadomo, obejrzeć coś i potem pisać. Ja mam granicę. Ja <laughs> lubię się pośmiać. O, lubię! Śmiałem się w życiu wiele razy, ale to, jak można, więc, no kurwa, no nie, no nie jest śmieszne. Tak, to. Nie... <laughs> Stary, no nie, no to jest, to jest dla mnie prześmieszne. Ale zauważyłeś taką prawidłowość? Mi się, tak mi się wydaje, że jest coś takiego, jest taka, jest taka karencja, jest karencja w, w śmianiu się z poważnych rzeczy. I to, jest, I to jest we wszystkim, wiesz że musi minąć jakiś czas, żeby można było z czegoś się legalnie śmiać i nie wzbudzać z tego powodu jakichś kontrowersji. Tak, że jest jakiś czas, że super niania się nie będzie pruć już po tym. O no, tym to... mówimy, nie, mnie to jest śmieszne po prostu, jak to się tak publicznie pruje, jak tak przeżywa jakiś żart i... Nie wiem, tam było... Gdyby ten śmieszek miał odwagę w twarz, powiedzieć rodzinie ten żart, chciałabym zobaczyć. No i kurwa, co, jakby co zmienia ten żart? Ja, ja, ja nie rozumiem, wiesz? Mhm. Czy taki żart jest, czy taki żart nie jest? To jest? Wiesz o co chodzi? Czy może jest jakaś taka magiczna, stary przepowiednia kurwa, o której ja nie wiem, że jak on go usunie z YouTube'a to wróci, kurwa, powstanie z martwych, bo wtedy tak. Wtedy to jest chamstwo. <grystanie> Jeżeli ma szansę przywrócić stary do życia. Ale tak całkiem realnie na to no. patrząc, to no, okej, okay, rzeczywiście, jak gdyby y, mój tata y, z, <grystanie> zmarł w no. takich okolicznościach i ktoś później kręciłby z tego bekę, to bym powiedział, chodź mu dupę, nie słucham go, jest, kurwa, zjebem. I mam I do tego prawo. To. Niekoniecznie bym to mu powiedział, nawet go po prostu go nie słuchał. No jakby rozumiem, rozumiem stary to doskonale i wiesz, i każdy ma swoje granice i każdy ma do tego prawo, żeby powiedzieć hej, to jest dla mnie za mocne, ale wiesz, no jakby empatia to, to są dwa kierunki. Empatia to nie tyczy się tylko tego, jak tobie jest przykro, uh -huh. bo ktoś coś zrobił. Wiesz, to jest umiejętność postawienia, teraz pierdolę, jakbym wiedział, co to jest empatia, no ale <laughs> tak mi się wydaje. Wiesz, no trochę postawienia się w takiej drugiej osobie i trochę nie kumam, jak nie możesz dostrzec tego, aha, koleś jest stand i w sumie po prostu znalazł jakby podwójne znaczenie słowa przebił. Mm -hmm. Na no, to jest mocny temat, i, i jakby w ten sposób chciał się na śmiechnie. I to jest jakby to, co robi, i może. No mnie to nie śmieszy i tak, ja by tyle. Tak. tak. Ja, ja dla mnie to nie jest fajne, że z tego się ludzie śmieją cokolwiek, nie? no ale co to zmieni, zmienić? Mówi taki żart czy nie. Jakby nie. A zdarzyło się często, żeby... To, jest, to do... nawet nie jest personalne, wiesz o co chodzi, że jest gdzieś tam jakaś nazwisko, jest skazana osoba, ale tu nie ma opinii w ogóle żadnej o tej osobie, o... No ale to jest osoba publiczna też, żeby do tego... No więc, obecną... więc tym, tym, tym bardziej gdzieś tam na wspomnienie o tym jest... Chociaż wiesz co, nie, to jest nieprawda, wszędzie tak jest. Przecież um, notabene jest taka y, komediantka właśnie, stand-uperka amerykańska, Aha. która została skancelowana za żart z Trumpa. Okej, okay, ciekawe. Mieliśmy robić jej zdjęcia. I pracowałem z takim fotografem, stonym. I to była jedna osoba, którą widziałem, że wyszliśmy ze zdjęć. bo tak wkurwiająca. Po prostu się nie dało z nią. Wyszliśmy. Było normalnie zlecenie do magazynu, okładka, coś tam z nią. Mhm. Po roku ona miała problem. <laughs> w ogóle nigdzie jej nie było. Nie zarabiała nic, bo ona wyszła z jakby urwaną głową Trumpa. Jakby normalnie trzymała za włosy głowę, jakby mu ucięła głowę, nie? Jakaś tam beka z tego yy, i po prostu ją skancelowali. E, no. Ale się okazało, że ona jednak nie, nie, nie ma prosto pod sufitem całkiem. No, e, no, nie znam sytuacji, ale tu są jakieś takie konotacje, że wiesz, że komuś może żyć śmierci, coś takiego, nie? To jest tak. gdzieś tam, to już jest, to już jest mocne, nie? Faktycznie, nie? No bo. No bo ktoś żyje, a przedstawiasz go martwego, to jest takie. No ale. I to jeszcze tak brutalnie, no, głową. To jest żart. To jest ciągle, wiesz, jakby osoba publiczna. No, no tak, no nie wiem, no nie znam, nie znam tej. No, a gdzie są granice? Sytuacji. Nie wiem, wydaje mi się, że problem polega na tym, że ludzie próbują jakby ekstrapolować mhm. swoje granice na innych. Że skoro ja jestem urażony z tego powodu, to ty też powinieneś. Tak. I, okay. i, i to jest jakby problem, bo No ja mam gdzie indziej granice, nie? Po prostu, no. Masz w dupie granice. Kurde, no często tak, no, no, no śmieję się, stary, z różnych rzeczy, no dlatego też wybrałem taką drogę, jaką wybrałem, no i, a wiesz, jak ktoś jest gdzieś tam oburzony, no serio, no niech se będzie, nie? Wiesz, nikogo nie zmuszam, nie? Ale ktoś nagle podnosi raban, bo coś takiego nie powinno być miejsca, nie? Nie powinno mieć miejsca. To jakby skąd ty w ogóle, dlaczego się stawiasz w roli osoby, która, która, która tutaj jest odpowiedzialna za zarządzanie? przestrzenią publiczną. Jakby serio? <noise> Wracaj do wychowywania dzieciaków. <głos> <głos> co, co, co? No ale to jest też nowe, nie? Społeczeństwo się gdzieś tam z tym zderza, no bo gdzieś tam ten kabaret przez lata wyglądał tak, że był zachowawczy jednak. I, i, i nagle się okazuje, że jest coś takiego, że o kurde, nie? To nie jest zachowawcze, nie? To jest takie, że można mieć jakieś takie emocje, wiesz, że można się zdenerwować nagle, nie? No i, i, i nagle też społeczeństwo się tego uczy, jakby z tym się mierzy, nie? Też nie rozumie Wydaje mi się w dużej mierze tego, że na przykład czasem to jest osobiste i, i, i w taki sposób gdzieś tam jest żart i, i też się tego uczy. Wydaje mi się, że tutaj też jest na przykład no, taka długa droga do, do, do przybycia, nie? żeby jednak widzieć, okej, okay, okay, to, to jest żart. Nie? Że w sensie, że, że jednak tą intencją pierwszą, takiego, taką domyślną stand nie jest to, żeby sprawić przykrość, nie? tylko żeby rozśmieszyć. Wiesz, że, że jednak ten klucz interpretacyjny powinien być taki, nie? Dopiero w, w przypadku wątpliwości, nie? Czy, czy to w ogóle można traktować konstrukcyjnie jako żart, nie? Czy gdzieś tam jakoś logicznie, werbalnie można na to spojrzeć jako żart? Można, wiesz, myśleć, ty, a może on jest prosty chujem, nie? Ale to wiesz Nie wiem, wiesz, myślę na bieżąco, czy zaraz się Gdzieś tam kurde to będzie I nagle się okaże, że Już jest dramat. Że dramat, że wszyscy nagle zostaną Wiesz, urażeni Nie, chyba tutaj nie ma nic takiego mm. Nie rozmawialiśmy chyba o niczym Aż tak bardzo Chyba nie, zostajesz w ubraniach to, to jest na plus Ty też, ja też, na szczęście Wojtek mnie Na tego nie pokażemy Ale to jest całe nagi ale bawi się właśnie swoim fiflakiem. Tak, tak, tak. Ale, ale w, ta, w granicach dobrego smaku. To jest tutaj nie ma nic, jakby, żadnego homopodtek. trzech mężczyzn, czujących się dobrze w własnym towarzystwie. Wyśle, wyślemy takie zdjęcie Superniani, Zobaczymy, co, co ona na to. No, trzymam kciuki, żebyś zaprosił supernianie w sumie, nie? Ej, ale by to byłoby superanckie. Zaprosić supernianie i. Tego dowierzonka, który ten żart napisał, to byłoby autentycznie super. No, wydaje mi się, że ten kolega mógłby być zainteresowany, nie? <głos> <głos> wydaje mi się, że mógłby być, jestem w stanie. Nie jestem pewien, czy Super niania by na to poszła, natomiast. No, nie wiem. Nie znam jej. A w jakim ona jest wieku? Kurde, dwadzieścia, nie. Po pięćdziesiątce? Okay. Tak, tak, tak mi się gdzieś wydaje. Nie? Czyli to nie mój rocznik. Tak, a ty, który jesteś rzecznik? 8,5. 8,5. To już masz? Jeszcze nie masz. 39 będę miał zaraz. Będziesz zaraz miał. Mam 38. Ja mam 35 w tym roku i do mnie dotarło, że. Wow. Ja miałem, 25 dla mnie było momentem, kiedy byłem przerażony i załamany? 25? Tak, bo Ciekawe. dla mnie było ćwierć wieku. Tak, jakoś tak mi się to w głowie ułożyło, że to jest ćwierć wieku, że to jest. Ćwiartka 100 lat. To jest, to jest w ogóle kosmos. I jak to yy, przeskoczyłem, jakby w sensie wiesz, się z tym oswoiłem, to teraz mam w dupie to nie ten wiek. Ciekawe. No dla no. mnie trzy, 30 jakaś taka była, a teraz już już powoli. chociaż 40 może być ciężkie. No, słuchaj. Życzę ci, żeby, żeby nie było, ale faktycznie, jak ja gdzieś tam, no te 35 wiesz na nowy rok, to już jest takie. Do mnie dotarło stare, że ja mogę być prezydentem. Ale zobacz, słuchaj My tutaj u, układamy plan Restrukturyzacji całego państwa Superniania Ministra edukacji Nie na no, ja prezydenta, dla prezydenta. Jak ja bym prezydentem Ja, bym, ja nie powinienem być prezydentem Bo ja bym uf, Rozrabiał, nie? Kto jest od ciebie lepszy? Kto jest ode mnie lepszy? Mm -hmm. Ty, kurwa, masz rację, nikt. Bez <laughs> <laughs> Ty, jak tak pomyślałem? Nie, faktycznie, przesadziłem. Nie, ale nie wiem, lepszy, gorszy, stary są. Jakby po prostu mają na pewno większe zasięgi. No A i... zazdrościsz komuś, jakiemuś yy, sendaperowi, że jemu pykło bardziej niż tobie? O, nie wiem, no może i momentami... tak. Potem sobie w sumie myślę, że w sumie gdzieś tam, jak ja mam spoko i w sumie, wiesz, gdzieś tam się mierzy ze swoimi rzeczami, no, nie wiem, taka zazdrość, to tak kurde. Nie, no gdzieś tam wiadomo, że chciałbym mieć więcej. No, no chciałbym, bo gdybym nie chciał, to trochę w ogóle nie widzę wiesz, sensu robienia tego. No bo mhm. po co robić coś, nie będąc nastawionym na rozwój? Mm, nie rozumiem czegoś oczywiście, takiego, oczywiście. nie? To wiesz o co chodzi. Jakby po prostu chodzi regularnie na siłownię, są mierzy bicepsa co miesiąc, że takie kurwa stoi w miejscu. Dobrze. Jakby. <laughs> Dla mnie to jest logicznie niespójne. E, natomiast nie mam jakichś takich negatywnych. Uczuć, że kogoś gdzieś tam zazdrościł? Szukam plotek, rozumiesz? Tak. Szukam Też nie plotek. mam tak, że się cieszę, bo pierdolę cieszę się <laughs> sukcesem innych, nie? Koło chuje, mi lata na nie sukces, jak mam być szczery, ty. E, ale no... No tak, no chciałbym gdzieś tam więcej dalej i na pewno jest tam dużo gdzieś takich stand-uperów, że, no, że... mają rzeczy, których kurde ja nie mam, nie? I mam takie wow, nie? I typu co? W sensie auto czy swój program w telewizji? To też auto. <grym> e... Ale nie, no A, byłem... Byłem, czy... byłem, słuchaj, na... Jakiekolwiek, ja nie mam auto no. Mhm. <grym> to, 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 no to No to no tak. No 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 czy ze stanapu da się utrzymać? Tak, można wyżyć, jest tylko... Masz auto? Nie mam. To, to jest takie, wiesz... A, byłem na przykład ostatnio na żywo na Igorze Kwiatkowskim, mhm. Mariolce. E, mhm. dawnej, Ok. Tak. I stary, to było naprawdę bardzo dobre. I tam było dużo rzeczy, które widziałem, które miałem takie, no. Wow, nie? W sensie, może nawet chciałbym umieć, a, a nie umiem czegoś takiego, mhm. co, co, co widziałem z tej sceny, nie? Więc no to poczułem takie, może zazdrość, to nie jest słowo takie, bo tam mam swoje skille, ale tak aż. takie uznanie. O, że czasem, czasem, gdzie niegdzie, czuję takie faktycznie uznanie do, do, do innych stand nie? Jak to robią, jak gdzieś tam gdzieś... Ale też w Polsce jest tak, że tworzy się jakby taka właśnie społeczność, taka wspierająca, bo mam wrażenie, że w Stanach właśnie jest to, tak, to bardzo mocno tak, że właśnie wszyscy się znają w miarę i ogólnie... Powiem Ci, że ja gdzieś tam tak funkcjonuje poza tą społecznością stand-upową, w sensie wiesz, jest jakaś liczba osób, z którymi jestem w kontakcie, mam relacje koleżeńskie. Mhm. Natomiast gdzieś tam społeczność, grupa trzymać się razem, to, to mi to nie odpowiada, bo to już po prostu stand-up staje się stary wszystkim. Nie? Przy, przyjęcie. To jest ja już, wiesz, nie mówiąc absolutnie tutaj o, o nikim źle, ale to potem się gdzieś tam spotykacie i, i wiesz, to jest temat, nie gdzie jedziesz, wiesz. A to jest tak, że cały czas, że cały czas myślisz o tym stand-upie, w sensie wiesz, jakby cały czas szukasz tych żartów. Wiadomo, że nie aktywnie jakby szukasz tych żartów, ale yy, że cały czas jesteś uważny na to, żeby jakiś żart, coś gdzieś może wejść do programu, tu sobie stary, właśnie to się zapisze mógłbym na przykład czy, czy... powiedzieć, że nie myślę o stand-upie cały czas, ale jakby tutaj była jakakolwiek dziewczyna, z którą się spotykałem, stary, to by po prostu wziął ten mikrofon, wyrwał mi i krzyknął: kurwa, on niczym innym nie myśli, nie? Więc... Czyli, czyli, czyli tak jest? No tego jest tego jest na pewno dużo stary, ale to nie stand-up, to jest czy kurde robimy rolki, czy, czy może to robimy, czy mm, kurde no jak ten jak ten żart, w tych żartach też jest bardzo dużo, nie? Gdzie nagranie zrobić takie wiesz, wszystko takie takie, takie przyziemne jakby takie No ja rozumiem, to jest po prostu biznes na koniec dnia też jakby wokół, no... wokół tego jest mnóstwo rzeczy, które trzeba robić, żeby promować się o i jest. swoją robotę. Jeszcze trochę, tak. Ale no tego jest... No tak, Myślę, o stand-upie jest, tak dużo, że, że gdzieś tam już potem w weekend, jak ja się mam spotkać ze stand To już jebać to. No, nie, nie, A nie, 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 co nie. robisz, żeby, wiesz, zresetować sobie głowę? Bo nie pijesz. No nie piję, no. Stary, yy, no chodzę na, na tańce. Na tańce chodzę. No tak, no. Naprawdę? Naprawdę, no. Jakie tańce? No salsa, baciata. Naprawdę ty tańczysz? Tak. <grym> naprawdę? No stary, no naprawdę. Bo nie tak. wiem, czy nie, nabijasz ze mnie teraz, czy... <grym> nie, nie, no stary, no naprawdę to robię, no. Naprawdę to robię, no w czasie wolnym idę i, i tańczę. Z kobietami, no bo tak się tańczy, nie? <grym> Słuchaj, no gdyby, A, okay. gdyby nie podcast, to byłbym teraz... O! Na tańcach. <grymianie> Czyli yy, przeze mnie nie ruszasz bioderkami. Kurwa? <grymianie> ty chyba chcesz mnie wyruchać. Ty, ty. <grymianie> ja tak, dobra. Kurwa, włączaj, to rozbieraj się. A tak sprawdzasz wiem, o co się chodziło z tym pytań, ma jakieś dziewczyny na trasie? <grymianie> Jak sprawdzam. Musiałem wyczuć. <grymianie> Musiałem wypadać, kurwa. Musiałem wybadać temat po prostu, tak. Ale. <noise> A propos tańczenia, to ja zafascynowany byłem ostatnio. No. Pochłonął mi TikTok. No. Właśnie jest coś takiego, to, taki A. freestyle, <noise> że losowa jest partnerka i losowy numer. Wiem. I to jest to. bardziej swing, nie? Takie klimaty. Wiesz, co? To jest takie. No. Nie wiem, nie, nie kurwa na kurwa, ale, tak ale, bardzo. ale, ale, ale ja wiem. No, Akurat wiem, bo um, przeszło przez myśl, żeby pójść na to. Aha. Naprawdę. <laughs> um, dlatego, dlatego tak się dziwię, że te że akurat. Um, natomiast czasami nie mogę zdzierżyć tej muzyki, o której tańczą. <laughs> Bachiata. Tak, jest tak, te, te... ale wiesz co? Jakby ja gdzieś tam też jestem, miałem... Ja w ogóle nie chciałem iść na baciatę, a tylko po prostu zobaczyłem, że tego jest najwięcej. Okay. I po prostu stwierdziłem, że na to, co jest najwięcej, bo po prostu wiesz. Kurde, no ja muszę mieć do wyboru codziennie coś. O, wiesz? Bo teraz mnie nie ma we wtorek, zaraz mnie nie będzie w niedzielę. A, rozumiem. Więc ja nie mogę iść na coś, co jest dwa razy w tygodniu, wtorek, czwartek. No to ja mi rozumiem. odpada po prostu, nie? A tutaj tego jest jakby najwięcej, w tych szkołach tanecznych w Warszawie, no i po prostu gdzieś tam na to chodzę i. A jest w ogóle super miejsce. No. Um, tylko ci powiem gdzie, bo nie pamiętam. Nie jest w Warszawie nie nami na tyle dobrze, ale no. to jest przy jakimś parku. Jest miejsce. Które się nazywa, nazywa Tango Milonga. Tam tańczą zaskakująco tango. Okay. Możesz pójść tam na, nie wiem czy oni robią też show jako taki, chyba też, ale jest bardzo klimatyczne miejsce, fajne, fajne miejsce, bardzo specyficzne takie i tam jest jakaś taka super historia, że facet, który to prowadził, wyszkolił wszystkich ludzi, którzy założyli szkoły tango w Polsce. Takim Ciekawe. prekursorem w ogóle właśnie w Polsce. Bardzo fajny, taki oldschoolowy klimat. Polecam tam wpaść na herbatę nawet. Ciekawe. Bo to jest w parku fajna, fajna miejscowa Tango milonga, no. Okej, okay, tango milonga, zapamiętam. No, bardzo, bardzo fajne. Taka dygresja. Okej. Okay. A ja ma, wiesz co, e, zastanawiam się jeszcze, go, robisz ghostwriting? E, czy robię ghostwriting? Tak. Nie. E, natomiast bardziej myślałem, żeby, wiesz, żeby mi robili, co nie? Okej, okay. a ty będziesz e... to poprawiał? Tak, znaczy nie, co tego też jakby nie robię, ale na przykład przy tworzeniu tego materiału w sumie współpracowałem trochę z innym komikiem, Bartek Strusiński, pozdrawiam serdecznie. Mhm. I po prostu gdzieś tam wiesz, przysłałem mu swoje rzeczy, zapraszałem na te wydarzenia na żywo mhm. i wiesz. I co ja tam ci dawał feedback po prostu. Tak, co mhm. możesz dodać, co jest wiesz, nie, gdzieś tam mówiłem, słuchaj, tu nie mogę, nie, tu kurwicy dostaję i nie mogę, nie. Mhm. I gdzieś tam ich podsunął, wiesz. Parę fajnych rzeczy. Na przykład, jak na tak gdzieś, to też miałem tak, że się po prostu odzywałem do jakichś komików, żeby ze mną. Uh, no współpracowali. Nie. Pomagali mi po prostu przy tworzeniu tego, bo No bo spoko czasem mieć drugą opinię, nie. No tak, to, to akurat jest. Dlatego też pytałem trochę o tą społeczność, właśnie. I... No to tak nie wiem. Gdzieś tam, jak to w społeczności <laughs> funkcjonuje też. Coś słyszałem, że ktoś komuś pisał żarty czy net program, ale stary gdzieś tam to nie wiem, bo jestem. Nie, no jestem tak, po ta, poza tym słyszesz tam, wiesz, mm -hmm. no tak gdzieś mnie zapytałeś właśnie o to chodzi, takiego, basioty. No wiesz, no gdzieś tam na przykład stary. Jak to brzmi? E, stary, no gdzieś jak sobie spędzam ten wieczór w taki sposób, i, i, i gdzieś myślę sobie, że, że kurde, alternatywą byłoby siedzenie i gadanie, wiesz, kiedy wrzucasz, a gdzie byłeś, a gdzie nagrywasz, a ile teraz masz, a ile teraz robisz? A z kim teraz jeździsz? Aha, a czyli to, to nie jest, jest to, jest to samo to, stary. Czyli to jest... nie jest gadka, że o taki żart wymyśliłem i. A to też może być, ale to wszystko też jest, wiesz, Jeżeli ktoś ci też siedzi ze sternem prabią, ci mówi stary żart, nie, też historię opowiada, i masz takie kurwa. Sprawdzasz gdzieś tam, nie? Że co chodzi? Mhm. Że nie gadamy, tylko po prostu masz bid i sprawdzasz, nie. Takie to jest. Chodzi o to, że to jest po prostu też taka. To się niczym nie różni, w sensie to są spoko, kolesie, jasne, kreatywnie i tak dalej, ale wiesz, jak na przykład pracowałem w kancelarii, no to wychodziliśmy na piwo, gadaliśmy, wiesz, a to apelacja, a to ta sprawa, a to egzamin, bla, 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 nie? I mówili, tej, nie gadamy o robocie, nie gadamy o robocie, nie? No i no to sobie wkurwiało, no bo my takie, ty, a przecież to jest element wspólny, wiesz o co chodzi? Przecież my się nie lubimy, kurwa, co tylko pracujemy w tym samym miejscu. Bez kito, no ale, ale to jest łączące, potem ze stand-uperami no jakoś tak często jest, przynajmniej w moim przypadku było, nie wiem, może ja jestem chujowym rozmówcą. E, bardzo może... Może że, że po prostu gdzieś tam może to... Może oni po prostu odsunęli, a, a ty myślisz, że wybrałeś. Tak, tak mogło tak być, <laughs> mogło tak być. E, I gdzieś tam po prostu dużo tych tematów wokół stand-upu. I... Totalnie zmieniając temat. Dobrze. Przypomniałem się taka scena, hmm, chyba z chłopaki nie płaczą, zaraz nie pamiętam. No. Tam jest motyw, hmm, jak masz na nazwisko, psikutas. <laughs> Czyli psikutas bez <laughs> No ja wiem, tak. I to jest, że... A czemu ci się przypomniała? Bo zastanawiam się, <głos> <głos> zastanawiam się, czy ktoś kiedyś się pomylił z twoim nazwiskiem. Czy ktoś kiedyś się pomylił z moim nazwiskiem? Tak, mając nazwisko, Kutek. Aha. E, no. <noise> Tudzież celowo. Raz. Się, się, się moja powoli. była się pomyliła, bo myślała, że będzie takie miała. <głos> <głos> Ale to chyba nie o takie półki ci chodzi. E, <noise> Jedna pomuka z nazwiskiem. E, ale ostatnio na przykład wracaliśmy właśnie z Kamilą Kaziemem wymienionym z trasy. Wracaliśmy i stary słuchaliśmy w radiu, było coś takiego jak Dodafon. Możesz dzwonić i Doda rozwiązuje Twój problem, nie? Wow! Wow! Ja bym zadzwonił na zasadzie pani Doda, nie wiem, nie mam reakcji. Jakby... Sprawa trwa od miesięcy. Słuchaj, musisz wierzyć w siebie, dobra? Dziękuję, dziękuję. I, I stary, no stwierdziliśmy, że, że gdybym robił takie rzeczy, to byłoby super, jakby był kutafon, nie? Ja bym rozwiązywał problemy ludzi, nie ma problemu. Wszystkie bym rozwiązał, nie? Ja bym chciał, żeby superniania zadzwoniła. Panie Michał, bo moim zdanie, to jest jednak za Pani Dorota. <noise> czy tam, jak ma na imię? O, Peska płacze po raz... To już jest stary czwarty. To już jest więcej niż, niż... Co czwarty? Raz płacze już w, A. Tej, w tej rozmowie. No to kurczę. Ci się miał A, beskitu beskitu Ale no, z tym nazwiskiem... Nie. Nie, okej. Okay. Nie. No dobrze. No, dobry temat na roast pewnie. Ta. Nie, na, na roście nie było takich. Z nazwiskiem. <laughs> e, e. Michał, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Również. Chciałbym e, zachęcić słuchaczy, żeby komentowali, tak. e, co Was uraziło w tej rozmowie. Tak, jeżeli coś kogoś uraziło, kurde, koniecznie dajcie znać, tylko proszę. <laughs> Nie proszę, argumentujcie tego przypadku. Tak. Pro, proszę o sprutę kapslokiem. Jak, jak, jakby, jakby w ten sposób, bo to jest. I zawsze jak coś jest za mocne, też, żeby zaznaczać, że, że ma się dystans. Ale jest za mocne, ale się ma dystans, to bo to jest. Ja nie jestem rasistą, ale. ale. Tak, tak. Ja to lubię się pośmiać, ale wypierdalaj. I możecie kupić mi kawę. Link jest w opisie. A. Dzięki, Michał. Dzięki wielkie zdrowko.